Witajcie, w kolejnym dniu znajduję się pod dworcem głównym w Opolu. Za chwilkę będę jechać, tylko jeszcze czekam na siostrę, mam tu bilety. Gdzie jadę? W ogóle z siostrą i z małym. Jedziemy do Warszawy, bo w ogóle wszystko przypadkowo było. Miałam z koleżanką z Warszawy jechać na targi sportowe. Tak, kupiłyśmy bilety, wszystko pięknie, ładnie. A to się okazało, że targi są sportowe w Nadarzynie, czyli z komunikacją jest bardzo, bardzo ciężko. Jest to 14 km od centrum. I czar prysł. Dobra, to nie jedziemy. Ale bilety były. Cały czas bilety były, dwa bilety. Co się okazało? Potem nie jedziemy. Ale w międzyczasie się dowiedziałam, że są... jest jak dojechać, bo po prostu są podstawiane busy pod Warszawa Centralna. Więc zdecydowałam się, dobra, jadę, nawet nie ma co się zastanawiać. Jedziemy. No, ale się okazało, że jednak ta koleżanka w międzyczasie już ma inne plany, więc miałam jeden wolny bilet. Pytałam się koleżanek, zawsze jakaś coś, wesele, coś tam. No dobra, czy to jest ważne? Nie jest ważne. Ale spytałam się siostra, ona by pojechała, ale tego małego nie ma z kim zostawić i w ogóle. No to dawaj z tym małym. No co ty, ale w końcu mały będzie też z nami dzisiaj jechał. W ogóle fajne jest to, za darmo ma wejście, bo tam do 12 roku życia jest za darmo wejście na... targi, a pociągiem też ma za darmo, bo jest do 4 roku życia. Dziecko ma jazdę pociągiem za darmo, czyli super sprawa. Powiem Wam szczerze, mam nadzieję, że się dzisiaj nie umęczę, bo nie ukrywam, tego małego jest to pierwsza taka podróż. No zobaczymy, fajne jest to w pociągu, że można po prostu połazić. Mały zacznie się nudzić, to można po prostu pójść, połazić do innego wagonu, przejść się, po prostu połazić, a w samochodzie jednak trzeba siedzieć, ewentualnie zrobić jakiś postój. Więc tak nasz dzień dzisiaj będzie wyglądał. Czekam na siostrę, bo tato mnie podrzucił. Teraz pojechał po siostrę i małego. I czekam. Jeszcze mamy 46 minut, ale zanim oni przyjadą, no to się czasowo bardzo mało zrobi. Dobra, ja się z Wami żegnam. Nie wiem, czy się już widzimy w Warszawie, czy jeszcze gdzieś po drodze będziemy się widzieć. Centrum Warszawy. Łażę po Warszawie i szukam, gdzie jest to miejsce podstawowe busów, bo powiem Wam szczerze, byliśmy pod pod Pałacem Kultury i Nauki. Nie ma nic, obeszliśmy cały dookoła, nie ma żadnego postoju. Powiem Wam szczerze, mój system bardzo zła. Łazimy, szukamy, a najgorsze jest to, komunikujemy się ze sponsorami, organizatorami. Oni nic nie wiedzą. Powiem Wam, to niezłe jaja. Normalnie jestem tak wkurzona, okropnie. Powiem Wam szczerze, kuźwa, w końcu znalazłyśmy przystanek. Byłyśmy obok tego przystanku, ja pierdzielę, ale powiem Wam, troszkę chore, że nie ma, znaczy są tylko flagi, ale nie ma po prostu podanego dokładnego adresu, gdzie jest ten przystanek i człowiek bez sensu łazi, bez sensu szuka. Ahoj, ahoj, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Teraz idziemy jeszcze pod fontannę i... Tej pani nie znam. Pierwszy raz macie w życiu okazję zobaczyć moją siostrę. Właśnie sobie idzie. Ale to tylko chwila, mniej więcej. No i sobie idziemy. Jeszcze pod fontannę. Ale powiem Wam, kurde, tak mi się sikać chce, normalnie się zaraz posikam. Mało istotne jest to, ale dla mnie jest to bardzo istotne. Co mogę powiedzieć na temat targów? Jestem troszkę rozczarowana. Wcześniejsze targi, które byłam w wrzesień, październik jakoś tak, były dużo, dużo lepsze. Te są troszkę takie rozczarowanie. To są podobne targi, coś jak macie regatony, jak są osoby, które się interesują, czyli to wygląda tak, że to są targi, że jest kupę sal, na których są prowadzone różnego rodzaju zajęć, typu na przykład strong by zumba, jazda na rowerkach, siłownie, crossfit, tego typu ćwiczenia i mało było wystawców. Było parę osób, ale powiem szczerze, wolę właśnie takie zdecydowane takie targi, że się chodzi, próbuje coś. Takie coś bardziej wolę. A tutaj to był faktycznie tylko sprzęt sportowy i te takie sale z zajęciami. No, dlatego trochę jestem rozczarowana. I powiem Wam szczerze, to ogromny minus dla organizatorów. Nie dość, że się nauczyliśmy szukać tego przystanku autobusowego, aż w końcu znalazłyśmy, ok, ale
droga powrotna nic nie było oznaczone. Czyłem po prostu wrócić. Też lataliśmy, szukaliśmy przystanku. Jedne babki poszły na inny przystanek. I się okazało, że tamten autobus nie jedzie. My zostałyśmy cały czas na tym samym przystanku. I trafiłyśmy w dziesiątkę z tym przystankiem. Po prostu wróciłyśmy bez problemu do centrum. Jak to z siostrą stwierdziłyśmy, następnym razem przyjeżdżamy na dużo, dużo dni. Może nie tyle dużo, ale tak więcej dni. 3 dni, 4 dni, żeby faktycznie na spokojnie sobie zwiedzić tą Warszawę, a nie tak w biegu. Numer, idziemy tu obok, a tu obok jest kręcony serial. Czyli pewnie gdzieś jacyś aktorzy. Tak to mniej więcej wygląda. A jeśli chodzi o pogodę, mamy pogodę rewelacyjną. Powiem wam, w ogóle była taka sytuacja, jechałyśmy sobie autobusem. Jakaś kobieta zasłabła. Przez 20 minut staliśmy w szczerym polu. No, dzięki Bogu, że w międzyczasie coś tam przyjechało, że nas po prostu ten autobus zabrał. Przesiadłyśmy się do innego autobusu i przez to byliśmy troszkę szybciej na tych targach. Bo tak to nie wiem, ile czasu byśmy siedziały, ile nam czasu by to zajęło. Nie mam zielonego pojęcia, ale takie sytuacje też trzeba brać pod uwagę. Jesteśmy z powrotem w Opolu.